Okej, okay, mamy kolejny dzień. W zasadzie 2 dni w międzyczasie nie nagrywałem. No tutaj tam pozabezpieczałem kurtaninem i porozdrapywałem te miejsca, które są skorodowane mocno. Jak widzicie, doszły gadżety. Doszedł gadżet w postaci bezpieczników razem z gniazdem. To jest akurat MIDI-VAL. Tutaj 50 amper, przez które będę przeprowadzać zasilenie świec żarowych. No i chcę też takie właśnie tego typu bezpieczniki tutaj instalować na ściance grodziowej. Już nie te oryginały. Myślę, że to fajnie wygląda. Bezpieczniki są ogólnodostępne. Nie ma problemu z tymi obudowami. Można w każdej chwili sobie za pinzeta je kupić. A jak wiecie, mój bus to nie jest jakby bus utrzymywany w oryginale, więc ja się tutaj też nie muszę szczypać o bezpieczniki i o te całe puszki oryginalne. Nie zależy mi na tym. Zależy mi na elementach dostępnych, które kupię za grosze. No i w zasadzie tyle. Dobra, słuchajcie, co ja muszę teraz zrobić? Ja muszę teraz wytypować miejsca po długości kabli pod te bezpieczniki, bo będą przechodzić 2 bezpieczniki akurat u mnie. I co? No i jeszcze tutaj muszę się pobawić z tymi kabelkami od przekaźnika i zastanowić się, jak przekaźnik tutaj ulokuje. Jest baranek położony. Powiedzmy, że jest... Zrobimy to tak, no na szybkęsie, no widzicie, o, takie dziury są pozostawiane. Ja je pozaślepiam później. Tutaj może zobaczycie, dlaczego ten baranek staje się barankiem. O, jeszcze nam delikatnie bąbelkuje, gdzie nie gdzie. O, widzicie? Natryskiwana jest masa i ta masa ma w sobie gaz. I ten gaz zaczyna bąbelkować na powierzchni komory. O, na przykład tutaj. I tworzy nam tą strukturę. Genialne rozwiązanie. Świetnie, że to tak działa. I fajnie, że można w takich prostych warunkach sobie bez kompresora, bez pistoletu natrysnąć coś takiego. No dobra, to ja jutro tutaj wracam, żeby przykręcić, przyczepić wszystkie kabelki, a w tej chwili niech to schnie. Niech to schnie. Już widać, że gdzieniegdzie wyschło, gdzieniegdzie nie. Kolejny dzionek mamy. Otwieramy. Specjalnie zostawiłem klapę uchyloną. Jeszcze tam mam jedną ręką. Zostawiłem klapę uchyloną, żeby troszeczkę tutaj było przewiewu, żeby te rozpuszczalniki mogły odlecieć z tego. Dobra, idziemy, zapalimy światełko. Kurczę, no w końcu coraz bliżej tego momentu, w którym będą te śmieci wszystkie stąd wylatywać i będzie porządek. Dobra, sprawdzamy, jak nam ta komora wygląda aktualnie. Jak ty, komoro, wyglądasz? Jak ty, komoro, wyglądasz? Zaraz cię sprawdzimy. No tak znośnie. Znośnie. Jakby się ktoś zastanawiał, to ten akurat baranek to nie jest coś takiego, że on nam będzie się tutaj rozpuszczać. Nie, 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 nic z tych rzeczy. On jest bardzo twardy i go fajnie można później usunąć szlifiereczką czy druciakiem. No. No i dobra, i wystarczy. I tyle. Jest ok. Składamy te kabelki i spróbujemy dzisiaj odpalić silnik, bo myślę, że dzisiaj już jak te kabelki popodpinam, to będzie odpowiedni moment na próbę rozruchu. No, jeszcze tutaj capitok od tego preparatu. Bezpiecznik sobie założyłem. To jest bezpiecznik, który ma za zadanie zasilić świece żarowe. Tak, masę zaraz założę, muszę ją oczyścić. Tutaj mam kolejny bezpiecznik, który sobie no po prostu założyłem, bo no, w planach go nie było, ale ktoś rozciął ten przewód i mogłem go albo w ten sposób łączyć, albo sobie jak na razie założyć bezpiecznik i zobaczyć, czy mi się przyda, czy nie, czy mnie przed czymś będzie mógł uratować. To muszę oszlifować, do tego wykorzystam szlifiereczkę małą palcową. Teksterka działa. Tu ma być masa. Thank you.
przewód świec żarowych zmasowany. Te są bezpieczniki przykręcone. Kabelki w miarę upięte. Jeszcze parę upięć i no i spróbujemy go odpalić. No dobra, słuchajcie, będziemy sobie teraz testować. Ja chyba już wszystko mam podpięte. Chyba tak. Świece, pompa, masa, stały plus też. Dobra. Mam kluczyk w stacyjce przekręcony na plusik, także tutaj od razu cyka. Mi to się momentami tak śmiać chce z siebie, że szok, patrzcie. Bezpiecznika nie założyłem. Dobra, tu będzie bezpiecznik. 50. Jest. Ok, zakładamy. Muszę tak nagrywać, żeby unikać tej mrugawki pierdzielonej przez LEDy. Rozebrałem przekaźnik i sprawdzam, czy chodzi. Widzę, że chodzi. Sprawdzam, na jakim etapie on ma problem, żeby przekazać dalej napięcie na ten, na... No, jak to się mówi? Na świece żarowe. I chyba znalazłem problem. Bo jak na razie nie ma prądu. Ale po dociśnięciu płytki ten prąd się pojawia. Czyli jeszcze raz. Nie ma, bo już się przekaźnik wyłączył. Teraz zapinam teoretycznie przekaźnik. Masa plus są podpięte. I dopiero po dopchnięciu z worki pojawi się iskierka, ale uciekł nam ten przewód odmiernika. Zaraz to opanujemy. O, i zobaczcie. I teraz się dopiero pojawia 12 V. I zaraz nam cyknie z powrotem przekaźnik. O, cyknął i nie ma grzania. Dobra. Czyli w przekaźniku problem. Trzeba oczyścić styki. No, odpalimy my go dzisiaj, czy nie? Wskaźnik akumulatora naładowania podpięty. Co ja chciałem sprawdzić, czy na świecach jest 12 V. Jest, czyli jest grzanie. Dobra. Zobaczymy, czy coś się tutaj zmieni. Pod kątem obciążenia go, jak się przekaźnik wyłączy. Przekaźnik się wyłączył, akumulator wstaje. Dobra. Fiu, fiu. No to nie pozostaje nam nic innego, jak dokonać próbę rozruchu. A założenie tego przekaźnika ponownie, bo tam oczyszczenie, to sobie zostawię już na jutro. A teraz wykonamy próbę rozruchu. A, ale zanim to zrobimy, jeszcze zobaczymy, czy na elektrozaworze też pojawia nam się plusik, nie? Jest. No dobra, to jesteśmy chyba gotowi na odpał testowy. To będzie krótki odpał, zakładam filtr. Tylko jak lekko zagada, to od razu go gaszę, bo nawet nie mam cięgna od gazu teraz założonego tam z przodu. Nie wiem, czy tutaj nie jest za luźno, czy jest wyregulowany jak trzeba. Mniejsza o to, zobaczymy, czy odpali po prostu, czy zagada. Jak zagada, to jest pięknie, jest do czego wracać. Puchę zakładam. No, ogon muszę to nałożyć. Kurczę, pierwszy raz to wszystko tak składam do kupy jak trzeba. Patrzę, że nie mam tych dwóch spinek. I faktycznie ja ich nie miałem. Teraz się zorientowałem, że za mało coś ich zdejmowałem. Gdzieś musiałem zgubić. Dobra, buz gotowy do rozruchu. Dobra, dlaczego to nadal tak wygląda? Już wam tłumaczę. Dlatego, że nie ma sensu robić zabezpieczeń, gdy samochód nie odpala. Jak samochód nie odpala, no to jak mam sprawdzić, czy zabezpieczenia chodzą? Dobra, przynajmniej lampki chodzą. Czy przygasną, to będzie znak, że świece grzeją. Jest, jest grzanie. I szybka akcja, szybki rozruch. Krótka piłka. Pierwsze, co mnie interesuje, to czy zakręci rozrusznik, a drugie, co mnie interesuje, to czy będzie próbował zagadać, czy nie. Jak będzie próbować zagadać, będzie chodzić takie drutyty, 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 to już jest dobrze. To wtedy będzie dobrze. Nie mam zegarów, nie wiem, do kiedy świece mają grzać, ale dam im chwilę pogrzać. O, skończyły.
Lipa. Może paliwko spłynęło? Zaraz zobaczymy. Kolejna próba. Świece grzeją. No. Kończcie grzać. Próbujemy. Bez szans. Czyżbym przypadkiem odkrył winowajce? Stare przewody prujące się. No proszę, proszę. Zobaczcie, chciałem nałożyć kruciec do wybasta i tutaj sobie rurką od wybasta zaślepić, ale patrzcie jak się pruje. Nie, te trójki się nie psują, panie. Nie trzeba nic robić. To też robota. Patrzcie na to, chciałem go odkręcić. Patrzcie na te czary. Na te czary Mary. Ups. Widziałeś jakiś przewód w takim stanie? Bo ja nie. Powiem wam tak. Trochę śmiesznie wyszło. Już miał być odpał. Ale no tak to jest. No. No pierdółka. Jutro muszę jechać do motoryzacyjnego i zakupić przewody paliwowe. Ale to jest bardzo dobra rzecz, że to się stało. Żebym w życiu tego przewodu nie tknął w takim aspekcie, by go no, docisnąć, próbować przełamać. No nie wpadłbym na to. Dlatego tutaj wszystkie przewody praktycznie paliwowe, tak, wszystkie przewody paliwowe tutaj przy silniku wymienię. Tak, i sobie od razu wstawię trójnik. Trójniczek sobie kupiłem za jakieś 10 zeta. No Allegro, link w opisie. Mam nadzieję, że nie zapomnę tym razem. I to jest wyprowadzenie od razu na bardzo małą średnicę do wybasta. To jest mój taki plan. Plan B, a tutaj sobie kupiłem zaworek powrotny, co by mi się paliwko nie cofało. Wydaje mi się, że łodyna się cofa, dlatego on zawsze za drugim razem odpala. No i co? No i podepnę sobie na krótko wybasto. Potem jak podepnę na krótko wybasto, to latem pomyślę o tym, żeby zrobić sobie 40 litrów dodatkowe dla wybasta nad skrzynią biegów. Ale to latem. Jak będzie fajna pogoda, pojadę sobie gdzieś w teren i będę mógł się wytarzać, jeszcze raz sobie pomierzyć wielkość, zobaczyć jak podejść z tymi zbiornikami, czy żeby je zainstalować. No muszę takie kupić zbiorniki, żeby... Chcę kupić dwa osobne, żeby móc je zainstalować i później zrzucać bez demontażu skrzyni biegów. Na tym mi zależy. I wtedy będę mieć o 40 litrów więcej do jeżdżenia w razie czego, ponieważ będzie możliwość przepompowania pompką, którą też tutaj mam. Będzie możliwość przepompowania paliwa z wybasta do baku głównego. No i w zasadzie fajnie by było zrobić też odwrotnie. Dobra, pomyślimy. To są takie szmery, bajery, zabawy. No ale te przewody, no to hit. Hicior. Dobrze, że to po wyjeździe się nie stało. Przecież to się mogło stać w każdym momencie. To się mogło stać wjeżdżając na stację diagnostyczną. To się mogło stać wyjeżdżając w pierwszą trasę. To mogło się stać gdzieś za granicą. I to jest pierdoła. I wiem, że muszę wozić metr więcej przewodu, żeby w razie czego sobie jakieś sztukówki porobić. I zaciski od razu też. Ale jak są trytytki, to już jest dobrze. Dobra. Odpalenie będzie w kolejnym odcinku. I odpalaniem od razu zaczniemy odcinek też, mam nadzieję, że jak zagada, no musi zagadać w końcu, znajdę jakąś przyczynę, to wtedy zrobimy też test zabezpieczeń, które podepnę od razu w układ i zobaczymy, czy bez zabezpieczeń nie odpala, a z zabezpieczeniami odpala, czy jakoś tak. Trzymajcie się, cześć.